To, co dzisiaj chciałbym Wam pokazać, to technika wykonywania zdjęć w tak zwanym focus stacku, czyli technika, w której musimy wykonać kilka kadrów, żeby mieć zarówno pierwszy, jak i daleki plan bardzo ostry. Ja w tej chwili ustawię kadr, który Wam pokażę i powoli będziemy fotografować. Kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, wężyk spustowy i sama technika wykonania focus stacka. Ponieważ chcę mieć ostry zarówno pierwszy, jak i pośredni, jak i drugi plan, daleki plan, muszę wykonać przede wszystkim kilka ekspozycji. No i ponieważ przesunąłem ten punkt ostrości nieco do góry kadru, czyli bardziej w środkowy plan, który jest powiedzmy oddalony ode mnie o jakieś 2,5 metra, dmuchawce są ode mnie o jakieś 40-50 cm, no to muszę znowu dokonać ostrzenia. Ustawiam sobie tą ostrość, mam ostro, wykonuję kolejną ekspozycję. Zaczęliśmy już nasze fotografowanie w rogalinie. Jestem w tej chwili w swoim mini studio i czas zdjęcia, które wykonaliśmy w plenerze, połączyć w stack, wykorzystując właśnie technikę focus stackingu, po to, żeby uzyskać finalny kadr. No przede wszystkim zacznijmy od tego, że te zdjęcia musimy sobie, te rawy musimy sobie wstępnie przeedytować, tak? Wstępnie wywołać nasze rawy. Wszystkie nasze cztery ekspozycje są ustawione dokładnie tak samo. Zaznaczamy wszystkie cztery zdjęcia i w tej chwili z Lightrooma przejdziemy do Photoshopa. W tej chwili te nasze cztery kadry zostaną otwarte w Photoshopie. Pojawiła nam się również warstwa Focus 1CR2 w nawiasie Merged. Tutaj zostały nałożone po prostu różnego rodzaju maski. Nie pojawiają się nam żadne zjawiska typu halo dookoła. Zmniejszając średnicę tego pędzla i ustawiając w tym miejscu flow na powiedzmy 10%, tak wygląda nasze zdjęcie przed, a po przejściu przez wszystkie edycje, które tutaj wykonaliśmy, zdjęcie wygląda w ten sposób. Uzyskujemy ostry w całości kadr. Tyle jeśli chodzi o pierwszy poradnik Photoshop. Zachęcam też do skorzystania z poradnika Światła Warszawy. I cóż, żegnam się z Wami. Do zobaczenia, moi drodzy. Do usłyszenia. Cześć.